słowackiego ironia, i to też trzeba tu powiedzieć, nie zawsze jest przyjemna. Jest ironia słowackiego z Balladyny i kiedy sobie czytamy o grabcu pijanym, któremu się wydaje, że podpada upadające drzewa, a to on sam chyli się ku upadkowi, to jest oczywiście lekkie, śmieszne, ironiczne, choć ma poważny taki rdzeń znaczeniowy. Natomiast kiedy sobie przypomnimy Angelego i taką potworną trawestację motywu męki pańskiej, polskich zesłańców na Sybir, którzy urządzają taki turniej w krzyżowaniu, którzy są dosłownie kanibalami, którzy się pożerają, to nie mogło być przecież ani pocieszające, ani tego nie można było wtedy, że tak powiem, z całym dobrodziejstwem zaakceptować. Ironia Słowackiego jest ciągle gdzieś na granicy. Nie ma czegoś takiego jak jeden model ironiczności u Słowackiego. On jest różny w różnych dziełach. Między satyrą, sarkazmem, groteską, a nawet bardzo często absurdem. Inna odpowiedź, mniej oczywista. Co my dziś rozumiemy przez ironię w języku, którym się na co dzień posługujemy? Jakie znaczenia przypisali ironii? Jak to słowo zeszło na poziom, ja to nazywam symplifikatu, czyli uproszczonego znaczenia? Widzicie, tak jak tragedią nazywamy to, że ktoś, jest chory, prawda? Tak ironicznym gestem nazywamy co? Albo żart, albo kpinę, albo zjadliwą uwagę. Mówimy, jesteś ironiczny, ironiczna, zatem prawda? Nie rozumiesz mnie. Tak czy owak jeszcze ta ironia buduje pewien dystans. Tymczasem ironia romantyczna w takim niemieckim znaczeniu, w takim znaczeniu, jakie budował Friedrich Schlegel, była czymś niezwykle skomplikowanym teoretycznie. Była swego rodzaju grą językową. Dalej, była postawą życiową. Była sposobem patrzenia na świat. Była sposobem postrzegania innego człowieka, historii. Żeby mogła w kulturze zaistnieć ironia jako osobny nurt, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, musi to być kultura samoświadomych i całkowicie wyemancypowanych ja. Takich ja, takich podmiotów, takich ludzi, których nic absolutnie nie ogranicza. Tam, gdzie nie ma możliwości ruchu, kpiny nawet, właśnie przewrotności znaczeniowej, tam nie będzie ironii. Dalej, żeby mogła w kulturze zafunkcjonować ironia, potrzebny jest język. Język, który daje możliwość swobodnego kreowania znaczeń. Istotą ironii jest co? Że to, co mówimy, znaczy w gruncie rzeczy coś innego, coś odwrotnego. To najprostsze znaczenie i takie fundamentalne ironii. Jak nie ma możliwości ruchu znaczeń, takiej resemantyzacji słów, sytuacji, jak nie ma możliwości nowego czytania świata, odczytywania wydarzeń historycznych, bo ironia odnosi się i do pojedynczego człowieka. Może się odnosić do ironii i może się odnosić do historii całej. I może się odnosić do religii nawet. Otóż jak nie ma w kulturze takiej możliwości, to nie ma po prostu ironii. I kultura, która chce mieć ironię, to jest kultura, gdzie jest możliwy ciągły ruch znaczeń. I to jest kultura, gdzie obowiązuje taki wzór człowieka, który przypisuje wielką wagę artyście. Artyście, który ma poza tym jeszcze przypisaną dodatkową funkcję poznawania świata. Artysta nie może być wtedy publicystą, artysta nie może być wtedy służebnikiem cudzej idei. Artysta musi samoistnie zgłębiać świat. Czy w naszej kulturze wtedy rzeczywiście takie wzory artysty, takie wzory człowieka dominowały?
I zresztą drugie pytanie, czy należy narzekać, że nie dominowały? Oczywiście, istnieją różne typy ironii, to wszyscy wiemy, sokratyczna, retoryczna, no i oczywiście ironia romantyczna. Jak tę ironię romantyczną rozumieli romantycy niemieccy? No jest tam w teorii ironii takie pojęcie permanentnej parabazy, czyli takiego pisania, takiego tworzenia, które jest równocześnie pisaniem o pisaniu. Takiego tworzenia, w którym autor wychyla się ze swojego dzieła. Mówi, ja tu jestem. Bawi się postaciami swojej sztuki jak pionkami. Ironizuje, prawda, jak się tę permanentną parabazę u Niemców robi. Wstępy, epilogi, intermedia, postaci, które są porte-parole autora. Postaci kuglarzy, błaznów. Kultura niemiecka ma takiego błazna Hans Wursta, tak, który spełnia tam aż do romantyzmu niezwykle ważną rolę. Taki wesołek, który podważa jakby stałość, jednolitość całego świata. Czy kultura polska ma takiego błazna? Tego nie jestem pewien. Czy kultura polska była gotowa wtedy na ironię? W takiej dawce, jaką zaaplikował jej Słowacki? Ja myślę, że chyba nie. Ja myślę, że możemy dziś docenić słowackiego ironistę, o którym, jak powiadam, nie jesteśmy jeszcze do końca w stanie mówić, ale musimy też zrozumieć tych ludzi z XIX wieku, dla których ironia, ironiczność były czymś zupełnie z innego świata, z księżyca, z kosmosu. Zwracam też uwagę, że w Polsce na początku XIX wieku i aż prawie do końca drugiej połowy XIX wieku nie było wykształconego języka filozoficznego. Jak się czyta polskich filozofów tamtej epoki, to oni albo zaczynają kariery po niemiecku, Gołuchowski na przykład, albo próbują tworzyć jakiś własny świat pojęciowy, jak Libelt na przykład. Żeby mówić o ironii, trzeba, tak jak mówił Friedrich Schleger, żeby wprowadzić pojęcie permanentnej parabazy na przykład, albo utika, gry z grą, czy teatru w teatrze, który jest grą, z grą jeszcze to do trzeciej potęgi, to trzeba mieć do tego język. Cóż, kiedy wtedy w Polsce języka filozoficznego w takim ukształceniu nie było i trzeba było ten język tworzyć. Dalej zwracam uwagę, że wtedy toczy się innego rodzaju walka, walka o język narodowy po prostu. O to, żeby Polacy mówili po polsku. I ta walka wyraża się i w poważnych postulatach czystości językowej i wyraża się w takich śmiesznych wymiarach, jak na przykład często pojawiający się w ówczesnej prasie motyw, żeby chociaż Polki nie pisały romansów. Bo jak zaczną pisać romanse, to będą te romanse pisać po francuska od XVIII wieku. Kobieta jako autorka wchodzi bardzo ostro do literatury.